Słuchajcie, tak, odszedłem z Palionowa. Ciężko mi to mówić, ale niestety Palion mnie wyrzucił, jest frajerem. Jak się czułeś po izolatce? Czy mieszkasz w Jaka była twoja najlepsza decyzja w życiu? Czy wrócisz kiedyś na Palionowo? Jaka jest pierwsza litera osoby, która ci się podoba? Na te pytania dzisiaj sobie odpowiemy. Dawno mnie tutaj nie było, przepraszam was za to bardzo, ale musiałem odpocząć od tego kanału, musiałem zebrać myśli i nabrać pomysłu, byłem leniwy, przepraszam. Na swoją obronę mam to, że podczas tej mojej nieobecności nagrałem serię z izolatki, która nie była łatwą rzeczą. No i w sumie tylko tyle zrobiłem z takich rzeczy, którymi się można pochwalić. Ale jeszcze jedno, zapomniałem powiedzieć, że na TikToku robię serię, więc jak nie macie na TikToku... Niech nie braknie chęci, daj mi rękę. Zapraszam serdecznie na TikToka, tam sobie prawda fajnie elegancko śpiewam. Do mikrofonu, dogrywam się do jakichś tam piosenek i tak dalej. Jak macie pomysł jakiś, piszcie mi tam w komentarzu, to coś tam porobimy. Bardziej jestem aktywny na Instagramie niż tu. Znaczy na TikTok. Oła. Ale wolnąłem sobie po palcach. Serdecznie was tam zapraszam, bo tam sobie fajne rzeczy robię, takie, testuję sobie takie rzeczy, więc możecie sobie tam pić, zobaczyć, będzie mi miło. Zostaw suba. Dzisiaj podpowiadamy sobie na pytania, czyli najzwyczajniej w świecie Q&A. Pytania dawaliście mi na moim Instagramie, więc jak kogoś nie ma na Instagramie, a chciałbym mieć udział w przyszłości w takich materiałach, no to serdecznie tam zapraszam. Wtedy będziecie mogli zadać mi jakieś fajne pytanko, jakbym jeszcze kiedyś nagrywał takiego Q&A. Albo co innego, też jest szansa. Wybrałem, mam nadzieję, najciekawsze pytania. Mam nadzieję, że takie pytania, na które nigdy nie odpowiadałem. Ale dobra, nie przedłużajmy, bo ja za dużo lubię gadać i to jest bez sensu. Lecimy z pytaniami po prostu, bo troszkę ich mamy. Kiedy wlecą jakieś filmy na zero smaku? Nigdy. Mówię poważnie. Nigdy. Czy będą nowe produkty na sklepie oprócz koszulek? Mowa tutaj oczywiście o naszym sklepie kidsklep.pl. Kto nie zna tego sklepu, to serdecznie was zapraszam. Link w opisie jest do tego sklepu, tam możecie sobie kupić fajną koszulkę czarną bądź niebieską. Aktualnie nie ma żadnych produktów więcej, ale chcemy tam dodać produkty. Tylko nie wiem jeszcze, ile to czasu zajmie. Całkiem możliwe, że jeszcze trochę nam to zajmie, więc... Póki co nie mam i na razie nie mogę wam powiedzieć, kiedy będą, bo nie wiem. Jak się czułeś po izolatce? Ogólnie w porządku, wydaje mi się, że całkiem łagodnie to zniosłem, raczej bez przypału. Miło to wspominam, cieszę się, że to zrobiłem. Było w miarę ciężko w trakcie, głównie ze względu na challenge, które mnie tam czekały. W sumie ten ostatni dzień był najgorszy. Tam totalnie mnie wymęczył, w szczególności ten chips. Więc koniec końców po wyjściu z izolatki czułem z jednej strony ból brzucha, z drugiej strony czułem euforię, że w końcu wyszedłem z tej klatki, ale ogólnie było dobrze. Gdyby nie ten ból brzucha, to czułbym się wręcz, bym powiedział, że wybitnie. Czy ty mieszkasz w Cieszynie? Tak jest, tak pomieszkuję, ponieważ dalej mieszkam w domu rodzinnym, który jest poza Cieszynem. W Cieszynie mam mieszkanie, w którym wraz z Jagiem pracujemy po prostu, czyli to, gdzie teraz jestem w tym miejscu. I tak, można powiedzieć, że trochę tu mieszkam, bo zdecydowanie większość czasu spędzam tutaj w sumie, a nie w domu rodzinnym. Jakie bajki oglądałeś za dzieciaka? Nie wiem, czemu się o to pytam, ale no XD. Ja bardzo dużo oglądałem kiedyś te takie programy, były te znaczy kanały w telewizji. Nickelodeon, Cartoon Network, Disney i różne tego typu rzeczy. Bardzo lubiłem te bajki, tam, które leciały. Nie wszystkie wiadomo, nie wiem teraz, które tam konkretnie bym mógł wymienić. Finasza i Ferba lubiłem, o Finasz i Ferb, to było to. Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle, znów pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Na przykład, jakbyś miał się cofnąć w czasie, to o ile lat byś się cofnął i dlaczego? Nie wiem, czy chciałbym się cofać w czasie. Szczerze, bardziej bym chciał pójść w przód z 500 lat do przodu. Że wiecie, fizycznie nie mam szans do tego momentu dotrwać, ale chciałbym zobaczyć, jak wygląda świat w takiej odległej przyszłości. Na przykład, no właśnie te 500 czy 1000 lat do przodu i zobaczyć, jaka jest wtedy technologia. Czy w ogóle bym się w czymś takim odnalazł i tak dalej, ale chciałbym tam tak się przeteleportować na takie 24 godziny i z powrotem. Jak już bym miał gdzieś się przenieść i tam zostać, to wolałbym do przeszłości mimo wszystko. Ale jak bardzo? Myślę, że tak, taki 1840 rok byłby w porządku. Co się wtedy działo? Nie wiem, ale nie było internetu i ludzie ze sobą rozmawiali więcej. Czemu tak często nosisz czapki? Pasuje? Czy wydasz kiedyś swoją płytę? Czy zrobisz kiedyś swój własny koncert? Chciałbym. Chciałbym wydać płytę, chciałbym zrobić kiedyś własny koncert. Póki co nie widzę szansy na to, żeby to się wydarzyło. Mimo wszystko to nie jest tak, że ja nie pracuję nad muzyką. Mimo wszystko kombinuję, jak mam wolny czas, to nagrywam. Między innymi serię na TikToku robię, która jest związana właśnie z muzyką, więc tam was serdecznie zapraszam. Tam wbijcie, zobaczcie, jak to wygląda i jak chcecie śledzić coś muzycznego, to zapraszam na TikToka. To jest w sumie najlepsza opcja, ponieważ tam ostatnio sobie coś tam działam w tym temacie i chciałbym
działać dalej. I na razie skupię się na tym, żeby robić tam sobie tego typu rzeczy, uczyć się dalej, aż w końcu nauczę się to robić tak, że będę mógł powiedzieć ok, jestem gotowy, żeby przejąć scenę rapową i zostać kurde drugim Matą. Żartuję oczywiście, ale może kiedyś przyjdzie taki moment, w którym będę w stanie zrobić jakąś fajną płytę, bardzo bym chciał, ale to wszystko jest kosztowne i czasochłonne. Czy założysz swój własny kanał nadawczy? Ej, to jest ciekawe ogólnie, ponieważ widziałem, że jest coś takiego jak kanał nadawczy, wiele osób z tego korzysta i zastanawiałem się, czy jest sens, żebym ja taki kanał nadawczy zakładał. I w sumie wydaje mi się, że jest, ponieważ zauważyłem, że jest tam opcja, która na niektórych kanałach nadawczych jest. Nie wiem, czy to jest na wszystkich, czy nie. Muszę się dowiedzieć, ale jest opcja taka, że ja mogę tam coś napisać i wy mi możecie na to odpowiadać faktycznie w formie wiadomości pisemnych. I fajnie by było w sumie zrobić taki kanał nadawczy po to, żebyście mogli do niego dołączyć i żebyście mogli tam odpisywać mi na jakieś fajne rzeczy i między innymi jak będę robić taki odcinek, to może fajniejsze będzie nie wrzucać tego na story, żebyście zadawali mi te pytania, tylko właśnie na kanał nadawczy. Więc wbijcie na kanał nadawczy. Ja teraz postanowiłem, że zakładam kanał nadawczy. Jak wrzucam ten odcinek, to już kanał jest nadawczy, więc wbijcie na Instagrama, zaobserwujcie mnie, bo Instagram to jest jedyne miejsce, w którym nie mam 100 tysięcy obserwujących. Błagam, zmieńmy to, bo mi jest źle. Wszędzie mam 100 koła. Nawet mam... O, patrzcie. Nawet mam tutaj przycisk srebrny za ten kanał, na którym właśnie teraz jesteśmy. Czajcie bazę szczypcą. Ogólnie mam tutaj nie tylko z tego powodu, że nagrywam tutaj teraz jakby ten odcinek, bo resztę przycisków mam w domu rodzinnym. O ten przycisk jest gra toczona w tym momencie, widzowie. I nie tylko o ten, również o przycisk Dave'a. Kto nie wie, już tłumaczę. Na serwerze kidowice.pl są takie dwie skrzynki. Skrzynka Szczypsona i skrzynka Dave'a. I wraz z Dave'em założyliśmy się, że ten, kto będzie miał więcej skrzynek otworzonych, ten wygrywa przycisk drugiej osoby. Co oznacza, że jeżeli ja wygram i będę miał więcej skrzynek otworzonych niż Dave. Oczywiście ja nie mam na to wpływu, ile skrzynek zostanie otworzonych, to wy je otwieracie, więc po prostu liczę na to, że otworzycie moich skrzynek na tyle dużo, że wygram z Dave'em. Byłoby mi bardzo miło oczywiście, jakbyście otwierali te skrzynki, proszę, bo naprawdę nie chcę oddawać tego przycisku, błagam. A za to bardzo bym chciał zdobyć przycisk z napisem Dave. I obiecuję wam, że jak zdobędę przycisk z napisem Dave, to tu na tym kanale zrobię wam taki content z tym przyciskiem, że koparę wam opadną, więc proszę, otwierajcie moje skrzynki, tylko moje. Znaczy Dave'a też możecie otwierać, ale tak, żebym ja wygrał, dobra? Żebym dostał jego przycisk i wtedy rozgramiamy totalnie, ja tam wieszam normalnie przycisk Dave'a, będzie na tym, na odcinku. Serio. Subskrybuj. Znaczy otwieraj skrzynki, ale subskrybować też możesz. Czy byłeś kiedyś zazdrosny o czyjś związek do takiego stopnia, że chciałeś zepsuć ten związek? Nie? Dziwne. Nie róbcie tak. To jest nie w porządku. Ogólnie zazdrość jest taka trochę dobra, trochę nie. W sensie zależy w jakiej sytuacji. Jak jesteście w związku i macie kogoś, to dobrze jest być o tą osobę zazdrosnym, no bo jednak wam zależy na tej osobie. Ale nie powinniście być zazdrośni o to, że ktoś jest w związku. To jest dziwne. Jaka była twoja najlepsza decyzja w życiu? O kurczę, najlepsza decyzja w życiu. Zacząć nagrywać na YouTube. To chyba była najlepsza decyzja w moim życiu. I myślę, że też bardzo dobrą decyzją było pójść do szkoły muzycznej. Myślę, że te dwie rzeczy to są takie bardzo ważne rzeczy w moim życiu, że to były naprawdę dobre decyzje. To chyba lepszych decyzji w życiu nie podjąłem. Czy będzie jeszcze więcej odcinków ze sztucznej inteligencji plus moje kogoś piosenki? Bardzo fajna seria. Na kanale moim vlogowym to było. Wiem, fajne to jest. Wydaje mi się, że jest to ciekawa seria. Mam na nią pomysł, jak mógłbym ją robić, żeby ona była jeszcze bardziej ciekawa, żeby faktycznie było tam dużo kontentu i żebym mógł to fajnie robić, ale nie jest to takie łatwe niestety. Ale nie chcę mówić, jaki to jest pomysł, bo jeszcze ktoś mi go podkradnie, ale może go kiedyś w końcu zrealizuję, ale mam na to jakiś pomysł i mam nadzieję, że pojawią się takie odcinki, chciałbym je wszystko robić, a póki co zapraszam was na TikToka jeszcze raz, ponieważ tam tego typu rzeczy trochę robię. Troszkę to tam przyniosłem, więc wbijajcie na TikToka mojego. Linki wszystkie w opisie są. Podaj pierwszą literę osoby, która ci się podoba. Jakby wam to powiedzieć... Nie powiem. Kłócisz się z siostrą, czy raczej żyjesz z nią w zgodzie? Nie, nie kłócimy się. Żyjemy w zgodzie. Czy masz zamiar zdawać prawo jazdy? Dajcie mi spokój, okej? Okay? Nie chcę mi się robić strasznie, ale muszę. Tylko po prostu ja mam dużo pracy, okej? Okay? Ale kiedyś zrobię prawo jazdy, obiecuję. I wyślijcie mi donata, żebym jeździł fajnym samochodem, jak już zrobię. Dobra, dzięki. Czy Tosia będzie miała kiedyś kanał na YouTube? Nie wiem, może tak, może nie. Panie, Walle, no co? Jaką pan zupę lubi? Kocham pomidorową, ogórkowa też jest super, rosół to wiadomo, klasyk. Rosół, pomidorowa, ogórkowa. Topka. Czy czujesz zazdrość w tym, że Palion skacze na scenie i myślisz, że to mogłeś być ty? Mocne pytanie. Powiem tak, jak najbardziej zazdroszczę Palionowi, że może realizować się w taki, a nie inny sposób, że może grać koncerty dla tak ogromnej ilości osób i że miał okazję dzięki temu wydać własną płytę, zrobić trasę koncertową, a za niedługo zrobić kolejną trasę koncertową. Mega mu tego zazdroszczę, jestem naprawdę, cieszę się, że on to może robić, że dzięki temu, że on jakby to osiąga, ja mogę dzięki temu być tego częścią. To jest super, więc
tak, zazdroszczę mu, ale jest to zazdrość nie taka negatywna. Nie zazdroszczę mu tego na zasadzie, że o kurczę, to powinienem być ja, nie kurczę, dlaczego mu się udało. Nie, ja się cieszę, bo to jest mój przyjaciel i cieszę się z tego, że on może się w ten sposób realizować i tym bardziej cieszę się, że dzięki temu, że on to robi, mogę w jakimś stopniu realizować siebie i jakby też być tego częścią. Nie zazdroszczę mu tego w sposób negatywny. A czy myślę, że to mogłem być ja? Myślę, że nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Widząc jaką trasę Paweł przeszedł do tego, żeby być dzisiaj w miejscu, w którym jest, wydaje mi się, że mało prawdopodobne jest to, żebym ja taką drogę przeszedł. Powiem tak, pierwszą nutę Paliona, którą on ma na kanale, pierwszą jego nutę w życiu w ogóle, zrobiłem ja z Neonem dla niego. Więc tak naprawdę od nas się to zaczęło. Gdybym ja tego nie zapoczątkował, to też było robione u mnie na chacie i tak dalej, prawdopodobnie jest duża szansa, że nigdy Paweł by nie robił muzyki. Więc myślę, że moja rola w tym była ważna, tak samo rola Neona. No głównie z tego powodu myślę, że nie mógł to bym być ja. Bo kto by zapoczątkował to u mnie, wiecie o co chodzi? Nie wiem, czy to mógłbym być ja. Może tak, może nie. Nie wiem, nie chcę nad tym myśleć. Nie chcę myśleć nad tym, co się działo, tylko jakby chcę, żeby iść do przodu i robić fajne rzeczy teraz. Jak się czujesz jedząc tosty? Czy to podchodzi pod kanibalizm? Tak, jestem kanibalem. No i uwaga, finałowe pytanie. Czy wrócisz na Palionowo? Dlaczego nie nagrywasz na Palionowie? Czy pokłóciłeś się z Palionem i resztą osób z Palionowa? Czy wrócisz kiedyś na Palionowo? Dlaczego nie ma odcinków z Palionowa? Kiedy Palionowo? Słuchajcie, tak. Odszedłem z Palionowa. Ciężko mi to mówić, ale niestety Palion mnie wyrzucił, jest frajerem. Żartowałem, przecież przed chwilą mówiłem, że go lubię, że to jest mój przyjaciel i że cieszę się, że on osiąga sukcesy. Nie, Palion nie wyrzucił mnie z Palionowa. Nie pokłóciłem się z nikim z Palionowa. Z każdą osobą z Palionowa mam super relacje. Nie jest to... Nie ma między nami złej krwi. Lubię wszystkich, którzy tam są. To, że nie mam mnie na Palionowie, jest tylko i wyłącznie moją decyzją. A dlaczego? Dlatego, że po prostu uważam, że robiłem to już bardzo długo i najzwyczajniej w świecie mi się to znudziło. No tyle. Nie wiem, jak mam wam to inaczej powiedzieć. Chcę robić inne rzeczy. Chcę zrobić krok do przodu, bądź krok do tyłu, ale chcę po prostu robić coś innego. Nie sprawiało mi to już radości, że mogę tam te rzeczy robić. Po prostu chcę i mam takie marzenie, żeby robić coś innego po prostu. I chcę się na innych rzeczach skupić. To nie jest tak, że ja się z kimś pokłóciłem, czy nie wiem, czy było źle i tak dalej. Nie. Naprawdę wszystkie osoby na Palionowie są super. Mega ich lubię, jak nie wiem, jak wy lubicie oglądać Palionowo, mega fajnie, cieszę się. Cieszę się, że mogłem dla wielu z was być ważną osobą na tym Palionowie. Nie mam mnie tam. Czy wrócę kiedyś na Palionowo? Na dzień dzisiejszy muszę wam powiedzieć, że nie. Więc jeżeli jesteście tutaj i czekacie na to, aż ja tam wrócę, to nie czekajcie. Ale nigdy nie mów nigdy. Kto wie, może kiedyś jeszcze tam wejdę, może jeszcze kiedyś tam jakiś odcinek nagram. Raczej na stałe nigdy tam nie wrócę. Czy wrócę tam jakoś na chwilkę, żeby coś zrobić, coś jak będzie jakiś fajny pomysł? Nie mówię nie, ale nie czekajcie na to, po prostu. Będę bardzo się cieszył, jeżeli wszystkie osoby, które są na Palionowie, wyrażą chęć, jak ich zaproszę na to, żeby wystąpić u mnie na odcinku, bo chciałbym również robić takie odcinki, gdzie będę ich zapraszać, gdzie będę robić jakieś konkurencje, tak jak kiedyś robiłem bingo. Chciałbym ich zaprosić, żeby mogli wziąć udział w tym bingo. Byłoby fajnie. I tyle, po prostu. Wiecie, ja ich lubię. Jestem mega wdzięczny za to, że mogłem na Palionowie być i tyle czasu tam spędzić i tak fajne rzeczy przeżyć, ale po prostu przyszedł czas na to, żeby ptaszek wyfrunął z gniazda. I tyle. Chcę po prostu porobić inne rzeczy, mam takie ambicje. No i co? Skończyły mi się pytania na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że dałem wam fajne odpowiedzi i tyle. No, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście na tym filmie i zachęcam was do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, bo kolejne materiały już niebawem. Wbijajcie we wszystkie linki, które są w opisie, w szczególności na Instagrama, wbijcie mi tam 100 000 obserwujących. Dzięki!